Zagrajnik TV. Od 6 lat, raz do roku, Katowice zmieniają się nie do poznania. W tym roku po raz drugi Spodek stał się areną e-sportowych zmagań aż dwa weekendy z rzędu. 24 i 25 marca odbywał się w nim turniej ESL One, zaś od 2 do 4 maja miało miejsce rozgrywki Intel Extreme Masters. Nie wdając się jednak w detale, cała katowicka impreza już od kilku lat nazywana jest przez organizatorów największym e-sportowym wydarzeniem w historii i wcale nie wygląda to na czcze przechwałki. Początki były jednak znacznie skromniejsze. Pierwszy IM w 2013 roku to nie były jeszcze finały. Na jednej scenie odbywały się jednocześnie rozgrywki w League of Legends i w StarCrafta 2, a cała część targowa musiała się zmieścić za sceną. Było ciasno, było głośno i było nieco jeszcze przaśnie, a mimo to przez cały weekend do Spodka waliły dzikie tłumy. Sukces całego przedsięwzięcia zaskoczył wszystkich, łącznie z samymi organizatorami, tak, że w kolejnym roku nie mieli oni innego wyjścia, jak przenieść do Katowic finał całych rozgrywek. I tak jest do dziś, a IM ku uciesze śląskich graczy na stałe zapisał się w kalendarzu najważniejszych katowickich imprez i ku uciesze Smoka i mojej, bo do Spodka mamy 10 minut autobusem. Istotnie, w ciągu 6 lat katowickie finały IM wyewoluowały w imprezę o niespotykanym rozmachu. Na czas tego szczególnego tygodnia centrum Katowic zmienia się w światową stolicę e-sportu, a mieszkańcy w każdym wieku, chcąc nie chcąc, obcują z grami, choćby za sprawą wszechobecnych plakatów, flag czy strefy kibica ustawionej na środku rynku. Przejdźmy więc do tego, co najważniejsze, czyli do turniejów, które można było podczas tych dwóch weekendów oglądać. Niestety, w tym roku na dużej scenie nie było LoLa, którego jestem wielkim fanem od niemal 7 lat i którego mecze oglądam zawsze z wielką przyjemnością. Zamiast tego w ramach ESL One po raz pierwszy w Katowicach zagościła Dota 2, a stawką w turnieju była niebagatelna suma $1 000 000, która trafiła ostatecznie do zawodników Virtus Pro. Podczas pierwszego weekendu na północnej scenie odbyły się także eksperymentalne rozgrywki PUBG Invitational. Ponieważ brało w nich udział aż 64 graczy, organizatorzy musieli sporo się nagłowić, jak je przygotować. Ostatecznie całość wyszła jednak bez zarzutu, przyciągając przed ekrany tłumy zaciekawionych graczy. Jak zwykle na wysokości zadania stanął Blizzard. Poza porażającym rozmachem głównym turniejem StarCrafta 2, który odbywał się na głównej scenie w Spodku, puchary i $150 000 trafiły do absolutnie bezkonkurencyjnego Rogue'a. Miejsce miało też szereg mniejszych wydarzeń. Południowa scena na hali była areną walk w Heroes of the Storm, zaś na licznych mniejszych stanowiskach królował Overwatch. Notabene marzy mi się Overwatch na wielkiej scenie w Spodku. Tak, to byłoby coś. Cóż, może za rok. Ponieważ na tegorocznym IEM-ie pojawiliśmy się głównie dzięki Crossfire, z oczywistych względów to właśnie te rozgrywki w największym stopniu przykuły naszą uwagę. Przez całą sobotę 3 marca północna scena była areną starć między 4 drużynami. Flipside Tactics, Penta Sports, XQ Intense i Super Valiant Gaming, które walczyły o nagrodę o łącznej wartości $30 000. Faworytem Crossfire IEM Expo Invitational 2018 była pochodząca z Chin drużyna Super Valiant Gaming, która broniła tytułu mistrza. O dziwo, po rozgromieniu XQ Intense 10-1, sami zostali rozgromieni 10-3 przez Penta Sports, niemiecką drużynę, która dostała się do turnieju, gdyż zdobyła największą liczbę punktów kwalifikacyjnych. Ostatecznie w wielkim finale grały właśnie te dwie drużyny i choć gracze Penty wywierali na złoczyńcach potężną presję, ostatecznie graczom z Chin w wielkim stylu udało się obronić tytuł mistrza.
Między meczami fani, którzy wykazali się wiedzą o grze, mieli okazję zdobyć myszki, podkładki i inne gadżety. Zaś przez cały weekend na hali można było spotkać cosplayerów Crossfire. Ci, którzy cyknęli sobie fotkę z Madlencią, Margaret czy Tentacle Creations i opublikowali ją, mieli okazję wygrać m.in. sprzęt od Rokata. To jest stricte impreza gamingowa, taka naprawdę. To tylko gry, Więc jakby IEM jest tutaj najlepszy. Pomimo faktu, że polska drużyna Virtus Pro odpadła już podczas pierwszego weekendu, fani CSGO tłumnie przybyli na finał, podczas którego drużyna Fnatic pokonała ostatecznie FaZe Clan i zgarnęła 250 tysięcy dolarów. Fani e-sportu nie mogli więc narzekać na brak atrakcji, ale nawet ci, którzy na co dzień nie śledzą rozgrywek z żadnej gry, tak jak na przykład my, szybko dawali się wciągnąć w całe to e-sportowe szaleństwo. Mecze właściwie każdej z wymienionych gier to świetne przeżycie, ale takie Heroes of the Storm, StarCraft 2 i Crossfire oglądaliśmy po dobrych kilka godzin. A co poza tym? Stoiska ze sprzętem, dziesiątki mniejszych turniejów, wszechobecny VR, masa świetnego cosplayu, mnóstwo gwiazd na stoiskach, słodycze i dużo, dużo więcej. Może i nie jestem wielkim e-sportowym kibicem, ale cholipka, rozpiera mnie duma, że to właśnie w moim mieście ma miejsce tak wielkie i świetnie zorganizowane wydarzenie. Że to właśnie Katowice stały się światową stolicą e-sportu. Że nazwę Katowice zna obecnie każdy gracz na świecie i chociaż raz chciałby się w Spodku pojawić. A ja mam do niego 10 minut autobusem. Się tu zaczęła. Wszystko, co moje, zaczęło się tutaj. Moja kariera, jakakolwiek by nie była, czy duża, czy mała, zaczęło się wszystko w Spodku, w Katowicach w 2014 roku. Więc dla mnie to jest swego rodzaju tradycja, przyjeżdżać tutaj rok w rok i spędzać tu po prostu czas. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, żyjemy w przyszłości, to jest piękne. Niemal nikt nie mówi już o grach jako niepoważnym medium, a jeżeli tak, wychodzi na ignoranta. Dziś grają wszyscy, starzy i młodzi, kobiety i mężczyźni i nawet telewizja publiczna wykupuje prawa do transmisji e-sportowych rozgrywek. Po drugie, ze zdziwieniem odkryliśmy ze Smokiem, że daliśmy się porwać całemu temu e-sportowemu szaleństwu i mimo braku LOLa bawiliśmy się na tegorocznym IEM-ie znacznie lepiej niż moglibyśmy się spodziewać. Ale najlepsze w całej tej imprezie było to, jak wielu z Was zdecydowało się do nas podejść, zagadać czy poprosić o fotkę. Wszystkim Wam i każdemu z osobna za to dziękuję, bo właśnie to ostatecznie nadało sens naszej obecności w Spodku. Dzięki! A właśnie, z okazji IEM-u gliwickie studio Farm 51, znane choćby z Get Even czy Necrovision, zorganizowało zamknięty pokaz swojej nowej gry WW3, na które zaprosiło m.in. mnie i Smoka i cóż, jeszcze nie mogę pokazać wam żadnego gameplayu, ale wiedzcie, że szykuje się świetny miks Battlefielda i Army ze świetną grafiką, masą konfigurowanego uzbrojenia czy mapą umiejscowioną w Warszawie. Na pewno będzie jeszcze o tej grze mowa na Zagrajniku. Pozdrawiam bardzo serdecznie widzów Zagrajnik TV i zachęcam do oglądania i chamska reklama, proszę subskrybować mój kanał na YouTubie, Facebook, Madlencia, halo!